u nas w firmie powstał taki koncept, że chcemy napisać książkę, że chcemy zrobić coś dla innych. To jest zbiór opowiadań z taką którą autorek, tylko to jest spójna historia, przypominająca trochę takie, mam wrażenie, zabawy z dzieciństwa, w których pisało się jakiś fragment na kartce, potem się ją zaginało, druga osoba pisała i tak trwało bez końca. Wyjechałam późnym listopadem w taką głuszę nad jezioro do domu teściowej mojego kolegi, w której nie było nic, tam nie było ludzi, sąsiadów, było zimno, chodziłam w wełnianych skarpetach, paliłam w kominku i pisałam tę książkę. Że mam bardzo szczęśliwe życie, kochającego, wspierającego mężczyznę i cudowną rodzinę. I stwierdziłam, że muszę coś z tego szczęścia swojego dać. Nie rozwinęła się w takim kierunku jak te historie, o których my mówimy i którymi zajmuje się Fundacja Po Drugie. Kiedy ja ją śledziłam, to pomyślałam sobie, matko, to się tak nie potoczyło w tej książce, bo gdyby to było tak napisane jak jest, to by było to zbyt hardkorowe. Tego wieczoru z przejęciem śledzili losy Halki. Renata przez całą operę miała łzy w oczach i chociaż po wyjściu z budynku Andrzej jak zwykle milczał, mogła przysiąc, że milczy inaczej niż zazwyczaj. Tragiczna historia dziewczyny porzuconej z nieślubnym dzieckiem przez skupionego na sobie mężczyznę skłoniła ją do przemyślenia na nowo sytuacji Anki.